Rozwijaj Lubelskie, czyli jak zmieniło się nasze województwo dzięki funduszom europejskim. Czasami nie zdajemy sobie zupełnie sprawy z tego, że tuż obok nas są magiczne miejsca, których wcześniej prawie na pewno nie odkryliśmy. Jednym z takich miejsc jest gmina Hanna. Czas na bohatera odcinka. Mała poprawka. Tym razem to bohater i bohaterka. Gmina Hanna w latach 2017-2019 realizowała projekt pod nazwą Nadburzańskie zabytki architektury drewnianej w gminie Hanna – ochrona i udostępnianie. A głównym elementem projektu był cenny, zabytkowy XVIII-wieczny kościół. Ale zaraz, zaraz. Co mają do tego fundusze europejskie? Kościół został wyremontowany za fundusze Unii Europejskiej. I tutaj można by powiedzieć, że te fundusze uratowały wielką wartość. I gdyby nie te fundusze, to polichromie, ołtarze, ulegałoby to dalszej degradacji. Idziemy o zakład, że tego nie wiedzieliście. Na ten moment jesteśmy jedyną gminą w Polsce, która ma w użytkowaniu kościół, ciągle czynny, kościół parafialny, gdzie odbywają się nabożeństwa, a ja jestem jedynym wójtem w Polsce, który w torebce nosi klucze od kościoła. Im się udało, skorzystaj i ty. Do czego zdecydowanie zachęcamy. Byliśmy i widzieliśmy. Potwierdzamy, że Hanna to mnóstwo przepięknych zabytków lokalnej, specyficznej architektury, a ponadto unikatowe muzeum ekumeniczne, muzeum dawnych sprzętów i galeria sztuki. Wszystko to możliwe było dzięki dofinansowaniu projektu gminy Hanna z funduszy europejskich. Warto tu przyjechać. A więc do zobaczenia. Rozwijaj Lubelskie. Dowiedz się więcej na www.rpolubelskie.pl. Dni otwarte funduszy europejskich.